Dziękujemy. Dziś Światowy Dzień Walki z Otyłością. Polska w zatrważającym tempie goni kraje najbardziej otyłe, jak Ameryk czy Meksyk. Co druga Polka i co trzeci Polak ma już nadwagę. Mamy też najwyższy współczynnik otyłości wśród dzieci w Europie. Aż 29% polskich nastolatków cierpi na problemy z nadwagą. Chyba największą przyczyną otyłości to jest to, że rzeczywiście stajemy się coraz mniej aktywni, że jesteśmy wygodni, że żeby nawet podjechać do sklepu 50 metrów, to wsiadamy w samochód, a nie idziemy spacerem. Coraz bardziej przetworzone jedzenie. Człowiek w tym takim tempie życia codziennego sięga też po najprostsze rozwiązania. Więc bardzo często jest tak, że problemem otyłości jest to, że sięgamy na przykład po diety cud, suplementy cud, próbujemy tych szybkich rozwiązań, które wydają nam się najskuteczniejsze. I to jest też bardzo częsta przyczyna otyłości, że trafiają do mnie właśnie pacjenci, którzy już wielokrotnie próbowali się odchudzać i wybierali te rozwiązania najprostsze. Najważniejsza jest profilaktyka. My nie powinniśmy analizować, czy jesteśmy otyli, czy nie jesteśmy otyli, tylko powinniśmy być aktywni, powinniśmy się zdrowo odżywiać, starać się wprowadzać pewne nawyki również w swoje życie, bo kiedy już faktycznie te BMI jest bardzo wysokie, to ta praca jest znacznie cięższa i to już często jest za późno, bo to często już jest też z powikłaniami wielu problemów zdrowotnych. Tryb żywieniowy mnie na pewno od małego zgubił. Od młodzieńczych lat zgubił mnie tryb żywieniowy, ale myślę, że da się to naprawić. Już to po części naprawiłem. Jeżeli podejmie się raz walkę i ją się dobrze podejmie, to są efekty, takie jak są w tym momencie widoczne na mojej osobie.